Hej wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z totalnym deep clean with me. Posprzątajcie ze mną. Zainspirowały mnie do tego moje skarpetki, które totalnie, wiecie, wywalają się już. Jest ich o tyle za dużo, ja w 3/4 tych skarpetek w ogóle nie chodzę. Połowa nie ma pary i tak dalej i trzeba to wszystko ogarnąć. Tak na pierwszy rzut oka ten mój pokój wygląda całkiem ok. Nie trzeba tutaj, wiecie, jakiejś bardzo drastycznych porządków robić, bo na bieżąco jest sprzątane i tak dalej. Natomiast ta szafka ze skarpetkami uświadomiła mi, że jednak muszę dogłębniej posprzątać mój pokój. I zapraszam Was dzisiaj na właśnie taki deep clean with me. Będziemy sobie sprzątać, pokażę Wam. Może zmotywuję Was, żebyście Wy swoje szafki ze skarpetkami też posprzątali, bo czemu nie? Jeszcze nie widzieliśmy, albo nie pamiętam. Będziemy w szafie. W szafie będziemy sprzątać. No dobra, przyznam się, pokażę Wam. Będziemy sprzątać w mojej szafie tutaj. Generalnie góry nie tykam, bo ja tam nie dosięgnę nawet. Musiałabym na krześle stawać. Tutaj nie. Najważniejsze, to co się skupię, to oczywiście to tutaj, to wiadomo. Ale na tej jednej konkretnej szufladzie. Ona się nawet do końca nie chce otworzyć. Jest tu milion skarpetek, milion. Ja w połowie nie chodzę, połowa w ogóle nie ma swojej, swojej drugiej pary i tak dalej, więc ja będę teraz te skarpetki utylizować, te, w których nie chodzę. Muszę być okrutna i po prostu wszystkie, w których naprawdę nie chodziłam od roku przynajmniej, muszę niestety je dać do worka i już ich nie używać. Więc to jest, to właśnie ta szafka mnie zmotywowała, bo słuchajcie, jak ja ją zamykam, za każdym razem jakaś skarpetka z tyłu wypadnie, przez co ja ostatniej, najniższej szafki, szuflady znaczy, nie mogę dosunąć tej, bo no akurat przed chwilą wyjęłam skarpetki spod niej, ale wpadają mi tam do środka, bo jest ich po prostu za dużo, więc tu będziemy sprzątać i to jest najważniejsze. Ale co jeszcze chcę zrobić poza tą jedną szafką, to chcę posprzątać w mojej toaletce, bo tam też zebrał się mały syf, a szczególnie w jednej, ja mam takie dwie szuflady i szczególnie w jednej, takie, gdzie mam takie bardziej akcesoria do włosów, jakieś takie, wiecie, duperele, nie do makijażu, takie inne niż do makijażu, tam jest trochę syfu i właśnie chciałabym to ogarnąć, także co, ale na początku zaczynamy od tych skarpetek. Czasami trzeba być po prostu okrutnym i wszystko wyrzucić. Wtedy nie macie wyjścia, musicie posprzątać. O tym mówiłam, one wszystkie wpadają tam. Byłam od lat przekonana, że ten króliczek nie ma swojej pary, albo ten, albo nie wiem, jeden i drugi raz natknęłam się na tego, raz na tego. Naprawdę już od wieków nie chodziłam w tych skarpetkach, bo ja myślałam, że nie mam pary do nich. Okazało się, że nie, że mam. Oh,
wygląda tak, że ułożyłam te skarpetki, które, w których chodzę normalnie, w miarę, jakkolwiek, kiedykolwiek je ubieram, więc je włożyłam, ale jest też parę, a nawet całkiem sporo skarpetek, które po prostu, w których chodzę, ale w których są jedna para, więc pójdę poszukać drugich par, być może gdzieś w praniu i tak dalej. Prawdopodobnie znajdę większość i też je tutaj dołożę do tych moich skarpetek. All of the time we spent together, in our prime we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain, you were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove. Okej, więc sytuacja przedstawia się tak, że już te skarpetki się z nimi uporałam. To chyba najtrudniejsze zadanie było dzisiaj. I ułożyłam sobie jeszcze tutaj moje ciuchy na siłownię i pod spodem mam jeszcze jedną szufladę, tam są rajstopy i stroje kąpielowe, też to poukładałam. Ta część już jest prawie posprzątana, więc przechodzimy do tej. Jeśli chodzi o tutaj, to jest tak pół na pół. Ja wiem, że w tej szafce tutaj się nie opłaca sprzątać teraz, bo zawsze jest tutaj taki syf, tu są te rzeczy, które noszę najczęściej. U góry jest tak średnio, tam nie dosięgnę, taka moja wymówka, a tutaj jest w miarę okej, okay, tutaj jest w miarę okej okay, i na dole też jest w miarę okej. Okay. To, co nie jest okej, okay, definitywnie nie jest okej, okay, to są te bluzy tutaj i je na pewno będę chciała teraz poskładać i przejdziemy do mojej toaletki. Spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain, you were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glow. Szczerze, zajęło mi to półtorej godziny. Ja się w ogóle zdziwiłam, aż patrzę na zegarek 14:30, mówię, Boże. I jestem głodna, a jak człowiek głodny, to zły, więc idziemy jeść. Problem z dzisiejszym jedzeniem polega na tym, że nie wyjęłam mięsa, żeby się rozmroziło, a ja nie będę teraz czekać, aż się mięso rozmroziło, prędzej umrę z głodu, niż na mięso poczekam. Więc dzisiaj na wege. Miałabym takie super wege, buraczane kotleciki, żeby sobie zjeść, burgera zrobić, bo to do burgerów. Nie powiem, kto zjadł ostatnią bułkę, więc nie ma takiej możliwości, żeby sobie zrobić burgera, niestety. Nie mam pojęcia. Powiem wam, może sobie zrobię gofry, albo naleśniki, albo jakieś takie pancake'i, coś śniadaniowego, ale po prostu coś takiego, co jest też w miarę szybkie, żebym nie robiła tutaj przez kolejne półtorej godziny, nie stała w tej kuchni, bo prędzej, tak jak powiedziałam, z głodu, niż po prostu poczekam. Tak? No. Thank you.
okej, słuchajcie, ja już zjadłam, mam się dobrze, jest 15:30, więc mniej więcej taką miałam godzinną przerwę. I teraz zabieramy się do uporządkowywania i wyrzucania tego, co niepotrzebne. Z mojej toaletki mam dwie szuflady, które Wam za chwilę pokażę. One się tak wysuwa. Wow. Ja naprawdę nie wiedziałam, że one aż tak się mogą wysunąć bardzo. Okej, tutaj możecie zobaczyć, że w tej szufladzie mam rzeczy typowo do makijażu, a w tej są wszystkie inne. Zacznę od tej, chociaż na tej bardziej mi zależy, ale już jakby mniejsze zło wezmę na początek, bo tamto jest straszne. Tutaj generalnie nie tak dawno temu też sprzątałam i wyrzucałam sporo rzeczy, które mi już zużyły się albo po prostu się nie przydawały. Ale myślę, że coś jeszcze tutaj poukładam, nie zaszkodzi.
okazało się, że całkiem sporo rzeczy mam do wyrzucenia, szczególnie z tej jednej szafki. Niektóre rzeczy powyciągałam z pudełek, bo same pudełka zajmowały za dużo miejsca. I część rzeczy też przeniosę w inne miejsca, bo tu definitywnie one nie powinny tutaj leżeć. Tak jak na przykład preparat do czyszczenia ran. Nie wiem, co on ma wspólnego w ogóle z włosami. Także no, resztę będę sobie odkładać. Część powyrzucam, od razu powyrzucam śmieci z całego domu i wyniosę. I tyle chyba. Znalazłam nowe przeznaczenie tego czegoś, bo to chyba kiedyś się doczepiało do etui, do telefonu i się to jakby trzymało, ale miałam to wyrzucić, ale się chwilę zawahałam, mówię, chciałam mieć taki, wiecie, Boże, wieszaczek przyczepiony, takie, wiecie, się kupuje takie naklejane, żeby sobie powiesić wszystkie moje te takie torby, te, o, nie wiem, jak się nazywają, ale ja bardzo często noszę je ze sobą i mam ich kilka i zawsze mi wiszą na klamce od drzwi, a po prostu chciałam, żeby były w innym miejscu i zobaczymy, czy to, jak przyczepię do mojego regału tutaj w tym miejscu, znaczy utrzyma mi te wszystkie torby, bo czekajcie. Okej. I to wygląda mniej więcej tak. A ja mam sporo tych torek wszystkich. Chociaż myślę, że poczekajcie. No powiem wam, że chwilowo trzyma. Zobaczymy, czy to się na dłuższą metę tutaj zostanie. Dobra, słuchajcie, moje deep clean już jest za mną, ja już posprzątałam, powycierałam jeszcze kurze ze wszystkich szafek i tak dalej. Mam nadzieję, że się zmotywowaliście i wy też posprzątacie w swoich skarpetkach. Mi to zajęło kilka godzin, jest 17:10, ja zaczęłam gdzieś o 12:30 też z przerwą na obiad, z nagrywaniem, wiecie jak to jest, zawsze trochę dłużej zejdzie, natomiast jestem z siebie dumna, uważam, że bardzo produktywnie wykorzystałam ten czas i naprawdę dawno nie miałam takiego porządku w tych konkretnych szafkach, bo teraz sprzątałam w szafkach, których używam dosłownie codziennie i dlatego tam jest największy styl zawsze. I właśnie taki komfort mam teraz na duszy, że po prostu będą one teraz czyste przynajmniej przez tydzień. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole. Zapraszam też na mojego Instagrama, niepodługo oczytana. Tam dodaję różne relacje, czasami są posty, także polecam mnie obserwować, aby być na bieżąco. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!